Jaki czytnik? Taki za 200 zł, za 2000. Robercie, pomóż. No tak, za 200 zł mamy Kindle 10. Bardzo dobry czytnik, którym można przeczytać mnóstwo fajnych książek. Za 2000 mamy czytnik Pocket BookingPad X, na którym przeczytamy PDF-y, na którym przeczytamy i zanotujemy tak naprawdę wszystko. I ludzie mnie często pytają, dlaczego tak naprawdę mam płacić za czytnik jakieś tam większe pieniądze w sytuacji, gdy tak naprawdę mogę czytnik kupić za 200-300 zł. No właśnie. No i chyba trzeba o tym porozmawiać. Skoro mogę zaspokoić swoją potrzebę za 200 zł, to dlaczego mam wyskakiwać z 2000? No właśnie. I to jest tak, że każdy by chciał wydać troszkę mniej i mieć czytnik, który zrealizuje wszystkie jego żądania, ale no, nie zawsze wiemy, co te czytniki tak naprawdę potrafią i co jesteśmy w stanie z nimi zrobić. No bo książka, jeżeli sobie kupię ją, zależnie od tego, czy jest to książka za 40, 50 zł, czy jakieś super wydawnictwa za 200 zł, to co ona zrobi? No ona pozwoli mi doznać pewnych wrażeń emocjonalnych, może wiedzowo gdzieś tam pobudzić mnie do jakichś przemyśleń, no i potem ją odkładam. No co czytnik potrafi mi zrobić? No czytnik powinien zrobić dokładnie to samo, czyli mam możliwość wrzucenia na niego książkę i przeczytania. Czy dużo łatwiej się czyta książki na czytniku za 2000 niż za 200 zł? I tak, i nie. Jeżeli czytamy powieść, to może się okazać, że znacznie lepszy do tego będzie taki najprostszy czytnik za kilkaset złotych. A jeżeli czytamy poważny dokument, który chcemy sobie jeszcze adnotować, do którego chcemy dodać jakieś właśnie nasze przemyślenia czy notatki, no to jednak czasami bez 2000 się nie obędzie. Mhm. Czyli jakby mając taki pierwszy przyczółek odpowiedzi na pytanie, jaki czytnik za 200 zł czy za 2000, zobaczymy, tak? Myślę, że tutaj za chwilę gdzieś w ten gąszcz tego, co zależy, dla kogo zależy, się zagłębimy. Natomiast prawdopodobnie zastanawiacie się, nasi drodzy widzowie, ale któż to rozmawia i dlaczego rozmawia o czytnikach, czyli nasze doświadczenia z czytnikami, nasze, czyli dzisiaj tutaj witamy Was serdecznie, Robert Drust i Bernard Fruga. Robercie, co daje Ci moralne prawo, żeby się wypowiadać o czytnikach? Jakie Ty masz doświadczenia z czytnikami? Moralne prawo daje mi prowadzenie bloga Świat Czytników, którego założyłem w 2010 roku jeszcze jako Świat Kindle, bo wtedy nastąpiła, można powiedzieć, troszkę rewolucja w moim czytelniczym życiu. No, kupiłem sobie czytnik, zacząłem i to wtedy był, to wtedy był jeden z pierwszych modeli Kindle, które można było kupować w Polsce, czyli Kindle 2. Ja ten czytnik tak naprawdę zmienił tyle, że wreszcie zacząłem dużo czytać, bo tak naprawdę nie dało się nie czytać wielu e-booków podczas korzystania z takiego czytnika. I efektem tego było to, że w 2010 roku założyłem bloga, w którym chciałem doradzać ludziom, co tak naprawdę powinni zrobić, żeby sobie wygodnie te książki czytać, ponieważ takich informacji wtedy w Polsce nigdzie nie było. No i tak to jest do dzisiaj. Tutaj świat czytników obrósł jeszcze dodatkowo w porównywarkę cen e-booków. Poza testami czytników tutaj mamy omówienia, czy to też promocji na książki, czy w ogóle informacji o tym, w jaki sposób w Polsce kupić książki elektroniczne, bo te 10-12 lat temu, no to było tak, że owszem, czytniki mogliśmy sobie w Polsce kupić, natomiast z e-bookami, no to była taka troszkę szara strefa, że skądś się te e-booki brało, ale tak nie do końca, bo nawet nie było księgarni, które legalnie sprzedawały w Polsce e-booki. Teraz się to zmieniło całkowicie. My mamy w Polsce bardzo dobry rynek e-booków pod tym względem, że inaczej niż w całej Europie mamy kilkanaście księgarni, które konkurują ze sobą cenowo, w związku z czym e-booki można kupować dzisiaj nie dość, że wygodnie, to naprawdę tanio. I to jest coś, czego nam wiele państw zachodnich zazdrości, bo oni tam mają, powiedzmy, tylko dwie czy trzy platformy, Amazona, Kobo czy Apple,
a my mamy dziesiątki księgarni, w których możemy kupować. No i tym wszystkim od 12 lat na świecie czytników się zajmuję. No zobaczcie, na świecie czytników mówisz, który wcześniej był światem Kindle, ale rozumiem, potem miałeś jakąś wymianę korespondencji z Jeffem Bezosem i żeście wspólnie podjęli decyzję o zmianie nazwy, tak? No nie do końca z Jeffem Bezosem, tylko tutaj z jakimś tam działem prawnym Amazonu, któremu się jednak nazwa świat Kindle nie podobała. I to, powiem, że to była, można powiedzieć, taka błogosławiona zmiana, bo gdyż świat czytników no jednak nie wiąże z jedną marką, czyli Kindle. W międzyczasie w Polsce pojawiło się wiele innych marek, takich jak Onyx Books, Inkbook, Pocketbook, Kobo. No i też te wszystkie marki można omawiać, można je ze sobą porównywać i zastanawiać się, dla kogo konkretna marka bardziej pasuje, tak? Czyli rozumiem, że dzisiaj, gdyby Jeff miał podejmować decyzję na temat nazwy, to by powiedział, Boże, gdybym nie kazał Robertowi zmienić nazwy, to by mi te resztki włosów nie powypadały, przecież trzeba było się trzymać Kindla, byśmy związali Roberta z Kindlem, a tak to nam konkurencję promuje. No ja bym powiedział, że Amazon tak w ogóle całkowicie nieświadomie wywołał kilka rewolucji, można powiedzieć, na polskim rynku, ponieważ te 12 lat temu pierwsze modele Kindle były tak naprawdę pierwszymi czytnikami, które dało się w miarę tanio kupić w Polsce i które działały, bo inne modele, które były dwa razy droższe od Kindla, no miały problemy na takim absolutnie podstawowym poziomie wgrać książkę, otworzyć i przeczytać. Natomiast no Amazon to robił świetnie od samego początku. Oczywiście oni o tym nie wiedzieli, że w Polsce mają tyle użytkowników. Myślę, że do tej pory tak do końca nie wiedzą, ponieważ Kindle jest czytnikiem, który cały czas ma angielskie menu i tak naprawdę nie został jeszcze nigdy spolszczony, natomiast cały czas jest najpopularniejszym modelem w Polsce. Tu właśnie pozwoliłem sobie wrzucić zdjęcia Kindle Keyboard, który był moim pierwszym Kindle, którego niedawno się gdzieś pozbyłem na Allegro, także tak przyznaję. Moje U życie mnie jeszcze też... jest i bateria działa. Tak, ja sprzedałem tylko dlatego, że po prostu gdzieś kombinując zbiłem ekran i sprzedałem to po prostu jako do naprawy. Mówię, kurczę, on działa, tylko sobie, jeżeli jesteś w stanie sobie ekran wymienić, to ci będzie wciąż działał. Robercie, czy coś jeszcze chciałbyś powiedzieć naszym widzom, co zbuduje jeszcze mocniej twój autorytet jako człowieka, który ma coś do powiedzenia na temat czytników? No, mnie się można właśnie powiedzieć określa jako człowieka, który czytniki w Polsce, można powiedzieć, troszkę spopularyzował, gdyż właśnie na samym początku były z czytnikami takie problemy, że ludzie traktowali to troszkę, ja też zresztą przyznaję na samym początku, traktowałem to jako taki gadżet, który no owszem, może być fajny, ale to przeminie, no bo za 2 lata będziemy mieli tablety, wtedy w 2010 roku to najmodniejszym urządzeniem był iPad. No i wszyscy myśleli, no ale zaraz to po co o tych czytnikach mówić i po co je promować i po co ich w ogóle używać, po co wydawać pieniądze, skoro możemy sobie kupić tablet. I okazało się po tych 12 latach, że e-papier jako technologia ekranu no ma się bardzo dobrze. Kolejne czytniki wychodzą, co chwilę mamy tak naprawdę jakiś nowy model. No i jest bardzo fajnie móc obserwować jakby ten rynek, jak to wszystko rośnie, jak to daje radość czytelniczą ludziom. Jasne, jasne. No ja mówiłem o tym, że tutaj gdzieś miałem do czynienia z Kindle Keyboard, potem miałem Kindle DX, tak? Pamiętasz, Robercie, ten... Tak, ten duży taki 10-calowy, tak. Byłem jeszcze mieszkając wtedy w Szwajcarii, będąc gdzieś w delegacji w Stanach Zjednoczonych, na jakieś tam wyprzedaży na Amazonie go kupiłem, głównie jako narzędzie do PDF-ów, bo ja byłem wdrożeniowcem taki z pogranicza IT i marketingu i miałem dużo PDF-ów, różnych dokumentacji, myślałem, że to będzie dobre narzędzie. Ogromnym hitem tego DX było to, że ja tam miałem moduł, miałem kartę SIM bez limitu i byłem w stanie używać
przeglądarki w taki sposób, że mogłem gdzieś tam mapy sobie oglądać. Pamiętam, kiedyś łaziłem po Puerto Rico, po jakichś po prostu plażach i byłem w stanie być do internetu podłączony przez Kindle DX, ale to stare, śmieszne czasy. Natomiast no, w tej chwili jestem tym gościem, który używa Onyx Books, Nota, głównie właśnie do biznesu, do notatek, także ja przychodzę z tej parafii, czyli głównie używając e-inkowego notatnika łamanego przez czytnik, dużo mniej czytam, dużo więcej notuję i stąd też taki pretekst do spotkania z tobą, Robercie, bo ty z kolei jesteś człowiekiem przede wszystkim z tej grupy, która mówi, no to są urządzenia do czytania, prawda, z innymi zastosowaniami i tu nasze drogi się spotkały w momencie, gdy ty rzuciłeś okiem, a co z tym jeszcze można zrobić do notowania, a ja, a kurczę, można też poczytać. Mam nadzieję, że tutaj czynności otwarcia mamy już za sobą, tak żeśmy się przedstawili naszym widzom. Ja jeszcze tylko przypomnę, bo już może nie, być może nie pamiętasz, Bernardzie, że miałeś właśnie około 10 lat temu artykuł czy gościnny na świecie czytników o tym właśnie, jak z Kindle DX korzystałeś w tropikach. I to właśnie to też była rewelacyjna funkcja właśnie i keyboarda i DX, która sprawiała, że z internetu można było korzystać na całym świecie. Dzisiaj no to jest o tyle ciekawe, że niepotrzebne, ponieważ no właściwie wszędzie możemy sobie zdobyć kartę SIM z miejscowym internetem, udostępnić sobie i mieć to na czytniku. Natomiast wtedy to, że Amazon dawał możliwość, dokładnie tak, to, że Amazon dawał możliwość korzystania z internetu na całym świecie, było czymś naprawdę rewolucyjnym. To jest i tam nawet, o pamiętam ten hamaczku, to zdjęcie. Pamiętam twoje pytanie, ja mówię, a słuchaj, czemu ten ekran tak się odbija? Bo ja wtedy, jak widzisz, miałem jakąś taką obudowę gumową, jakiś taki, już nie pamiętam, Otter czy jakaś taka firma i tam był też naklejka była na ten ekran, która oczywiście powodowała odbijanie, ale też powodowała, że w tym piachu i w tych różnych sytuacjach takich przemysłowych to miałem bezpiecznie. Oj, no tak, bo wtedy nie było jeszcze czytników wodoodpornych też. Tak, to prawda, to prawda. To wspomnienia, aż pamiętasz, aż ty pamiętliwy jesteś, bracie. Dobrze, słuchajcie, moi drodzy, my tu gadu gadu, a wy panowie czekacie na konkrety, na to, że skoro się spotkało tutaj dwóch ludzi, którzy co nieco mają pojęcie o technologii, no to może przybliżą tym z was, którzy stoją przed decyzją wyboru urządzenia, co jest ważne, jak wybrać, a tym z was, którzy już mają urządzenie i sobie zastanawiają, czy popłynąć z tą falą promocji, upgrade'ów, zmieniać, czy się cieszyć z tego, co mamy, bo to, co jest ważne w czytnikach, to w tej chwili mamy. Także zapraszam cię, Robercie, w tej chwili tutaj do takiej dyskusji, co jest ważne w czytnikach, a was, drodzy widzowie, jeżeli to oglądacie w tej chwili w czasie premiery, czyli w czwartek wieczorem, to tutaj na czacie, słuchajcie, komentujcie, odzywajcie się, ja tutaj będę też reagował, natomiast ci, którzy później oglądają, to na dole tutaj w komentarzach na YouTube wpisujcie, komentujcie u mnie. Natomiast rzecz jasna, najlepszym miejscem do dyskusji, do zapytania Roberta jest światczytników.pl. Także jeżeli chcielibyście już bezpośrednio Roberta zapytać jakieś konkretne pytania, wyszukajcie sobie u niego na świecie czytników artykuł, który was interesuje i tam w komentarzach napiszcie. Ja widzę z własnego doświadczenia, nie będziecie długo czekać, Robert się odezwie. Albo ja się odezwę, albo liczna grupa czytelników, którzy dokładnie często ja wyprzedzają mnie, jeśli chodzi dokładnie o odpowiedzi na pytania. Ciebie można na społeczność liczyć, to jest prawda. Wielokrotnie jest tak, że coś tam wpiszę u ciebie pod artykułem i społeczność pomaga. To prawda, masz świetną społeczność, to bardzo ważna uwaga. No to w takim razie, Robercie, co jest ważne w czytnikach? Właśnie, co jest ważne w czytnikach, bo ludzie myślą, że czytnik, czyli urządzenie do czytania książek, no to jest tak naprawdę wszędzie jedno i to samo. Ale tak naprawdę to, co jest ważne, zależy od tego, po pierwsze, co będziemy chcieli czytać na tych czytnikach, czyli jakiego rodzaju książki na te czytniki chcemy wgrywać, jakie chcemy kupować. Drugą rzeczą jest to, co my tak naprawdę jeszcze z tymi czytnikami chcemy robić. Czy my chcemy z nimi przeglądać internet, czy my chcemy korzystać z e-prasy, czy my chcemy tutaj mieć dostęp do jakichś usług abonamentowych i to sobie po kolei wszystko omówimy, natomiast chyba to, co jest najważniejsze, jeśli chodzi o samą cenę czytnika i tak naprawdę na pierwszy rzut oka jest najważniejsze, to jest właśnie różnica w samym sprzęcie, czyli przede wszystkim w ekranie. Bo w przypadku czytników
zawsze jedna rzecz jest zawsze stała, czyli ekran oparty o tak zwany e-papier, czyli papier elektroniczny. Tam już nie wchodzą w te szczegóły, bo oczywiście możecie sobie o tym poczytać. Tam są te drobinki atramentu elektronicznego, które właśnie przy pomocy impulsów elektronicznych tworzą nam piksele, potem litery i zdania i tak dalej. No właśnie, nawet na Wikipedii też to jest w miarę opisane, aczkolwiek wymaga... Wikipedia jest swoim kolejnym hobby. Tak, natomiast staram się nie jestem rzeczywiście redaktorem i administratorem Wikipedii, natomiast szczerze powiedziawszy, staram się nie zajmować tam tematami związanymi z e-papierem i czytnikami, bo za dużo musiałbym czasami poprawiać. Natomiast jeśli chodzi o jakieś tam podstawy technologiczne, no to wszystko sobie zobaczycie, jak działa. No i tak naprawdę te wszystkie czytniki sprzed 12 czy 15 lat i te dzisiejsze mają wspólną tą jedną rzecz, czyli papier elektroniczny, ale tu się już mogą pewne rzeczy różnić. I tak, jeżeli mamy czytnik 6-calowy, jeżeli mamy czytnik 10-calowy, no to można łatwo zauważyć, że ten czytnik 6-calowy ma rozmiar ekranu no tak naprawdę po połowę tego 10-calowego. No, co to oznacza? Że oczywiście na ekranie 10-calowym zmieści nam się więcej tekstu. I jeżeli czytamy powieść, no to tak naprawdę czy nam jest potrzebny ekran 10-calowy, na którym będziemy mieli tutaj mnóstwo wierszy, które tak naprawdę będziemy musieli po prostu sobie w ten ekran patrzeć i patrzeć i patrzeć i patrzeć i patrzeć i patrzeć. No właśnie, nie, to wystarczy. Do księgarni to szukamy książki dużej, no niekoniecznie, no większość książek, które sobie kupujemy, które bierzemy gdzieś w podróż, które w księgarni kupimy, no to jednak będą miały mniej więcej wielkość tego małego czytnika. Tak, właśnie o to chodzi, że czytniki 6-calowe mają wielkość no takiego, można powiedzieć, paperbacka na masowy rynek, który bardzo często się kupuje właśnie jako najtańszą wersję jakiejś książki. Natomiast jeżeli myślimy o czytnikach 8 czy 10-calowych, no to one się mogą jednak przydać w pewnym momencie, gdy już jednak stwierdzamy, że my tych niewielkich liter nie jesteśmy w stanie czytać, więc musimy je powiększyć. I oczywiście na czytniku 6-calowym my to możemy powiększać, tak? No możemy sobie powiększać to dowolnie. Na przykład litery będą takie, możemy sobie powiększać, że litery będą aż absurdalnie duże, natomiast oczywiście czytanie na 6-calach będzie wtedy niewygodne, no i wtedy trzeba pójść w ten większy rozmiar, te 8-10 cali. Oczywiście to się wszystko wiąże z ceną, ponieważ ceny czytników, można powiedzieć, rosną proporcjonalnie do wielkości ekranu, właściwie do powierzchni ekranu, a skoro ekran 10 cali zawiera kilka razy więcej pikseli niż ekran 6-calowy, no to te czytniki muszą być kilkukrotnie droższe, gdyż sam ekran jest kilkukrotnie droższy. Pozwoliłem sobie rzucić okiem na z kolei anglojęzycznej Wikipedii o tych rozmiarach, w jakim zakresie rozmiarów mamy w tej chwili na rynku ekrany e-inkowe, niekoniecznie czytniki, prawda? I tutaj się okazuje, tak mamy na pośrodku tabeli, prawda, te 6, 8, 7, 8, 10, 3 cala, ale tu mamy też na rynku, widzę, ekran 42-calowy i mamy też ekranik 1,1 cala. To tak, żeby troszkę w szerszym kontekście rzucić, moi drodzy, że to nie kończy się papier elektroniczny e-ink na przedziale między 6 cali a 10,3, ale tu, jak widzicie, jesteście w stanie nawet kupić urządzenie, które będzie całkiem sporym wyświetlaczem, które, tak jak Robert mówiłeś, prawda, to już pieniądze są ogromne, dlatego że niestety w tej technologii wielkość przekątna ekranu jest mniej więcej proporcjonalna do ceny, do wzrostu ceny.
Tak, to co pokazałeś, to jest właśnie fajna prezentacja tego, że ekrany e-inkowe, no to też są nie tylko czytniki, bo te ekrany malutkie, powiedzmy jedno-dwucalowe, to czasami to jesteśmy w stanie spotkać się w różnych marketach i one tam po prostu wyświetlają ceny. Natomiast te ekrany właśnie duże, 30 czy 40 cali. Albo, przepraszam, na przykład w GPS-ach rowerowych, prawda? Dokładnie tak. Natomiast te największe ekrany, no spotykamy, że na niektórych przystankach, na przykład w Warszawie, czy w Gdańsku, czy w Katowicach, na których one wyświetlają po prostu rozkłady jazdy. Więc no zastosowanie tego jest bardzo szerokie. Ale no tak jak też wspomniałeś, no rośnie cena. W tym momencie największe czytniki na rynku mają 13 cali. Można je wykorzystywać też jako monitory podłączone do komputerów, chociaż czytniki 10-calowe też niektóre mają wejście HDMI, w związku z czym wtedy można ich używać. I tak samo jak pokazywałeś chyba kiedyś na jednym ze swoich filmów, można się zdalnie podłączyć do takiego Onyx Booksa i używać go też jako monitora, tak? Tak jest, tak jest. Tak jest. Dobrze, czyli tutaj mieliśmy wątek tego, że na rynku mamy ten hardware różnej wielkości, jeśli chodzi o przekątną, ale też jeśli chodzi o cenę. Tutaj poniekąd się kryje też odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre czytniki kosztują 200 zł, niektóre 2000. To oczywiście nie znaczy, że wszystkie małe kosztują 200 zł, a wszystkie duże 2000. Są też inne elementy, ale to ma jednak związek. Czyli jak ktoś powie, no, czy możecie mi znaleźć taki poniżej 1000 z ekranem 10-calowym, to od razu powiem, nie, nie możemy. A dlaczego? Nie chcecie mi poszukać? No, raczej chyba nie ma na rynku 10-calowych poniżej 1000. No właśnie 10-calowe poniżej 1000, to właśnie jeżeli byś chciał sprzedać swojego starego Kindle DX i jeżeli ktoś sprzedaje, no to właśnie tego typu urządzenia są. Właściwie najtańsze czytniki z ekranem 10-calowym to są bodajże Pocketbooki. Jest taki model ThinkPad Lite, który ma ekran taki sam jak w starym DX jeszcze sprzed 10 lat, natomiast dołożono tam oświetlenie, tego typu rzeczy. No i on kosztuje rzeczywiście około 1000 zł. Natomiast doświadczenie jest tu troszkę gorsze niż w przypadku tych czytników, powiedzmy za 2000. ThinkPad Lite, lekki. Czyli nie ten, a Light, LIT, Tak, tak? tak, tak, tak. O, A ja bym. tak, no to właśnie on się tutaj jako pierwszy pojawił, 1200 1200, kosztuje. 1300 zł, prawda? Ten kolorowy jest, nie? To jest normalny Light, to jest 1200 zł, to jest ten właśnie, rozumiem. Rozumiem, że to jest to cudo, specyfikacja techniczna. Tak, no i jak popatrzymy sobie na rozdzielczość, no to 7, widzimy tak jest. rozdzielczość 825 na 1200, to jest dokładnie tyle samo, co miał Kindle DX 10-12 lat temu. I tu można powiedzieć, że dochodzimy do kolejnej rzeczy, która jest istotna w przypadku ekranu, czyli jego rozdzielczość, czyli gęstość upakowania pikselami, tak? To, co się określa jako DPI czy PPI. I tutaj tak, no najtańsze czytniki, takie właśnie jak ten 10-calowy ThinkPad Lite, bo te 1200 zł to jest tanie jak na 10 cali, i 6-calowy Kindle 10 mają ekrany o właśnie gęstości pikseli 150 lub 166 pikseli na cal. I to są takie, to jest coś takiego, że owszem, my tam książkę przeczytamy, natomiast jeżeli nie mamy wzroku bardzo już popsutego, to będziemy tam widzieli te piksele i to może na pewnym momencie przeszkadzać. Obecnie na rynku są też czytniki z ekranami wyższej rozdzielczości, czyli około powiedzmy 250 czy 300 tych pikseli na cal. No i tam już, jeżeli nie mamy lupy, to tych pikseli nie zauważymy. I to też ma znaczenie oczywiście czy to przy dłuższym czytaniu, czy w sytuacji, gdy czytamy sobie na przykład jakieś pliki PDF, które chcemy sobie powiększyć, gdy chcemy sobie powiększyć jakiś obrazek, no to oczywiście to ma wszystko tam znaczenie. Tylko to oczywiście też pytanie, no co my chcemy czytać, bo jeżeli czytamy powieść i tak naprawdę liczą się do nas same
same słowa, no to ta najmniejsza rozdzielczość również tutaj wystarczy. Tak, natomiast myślę, że tutaj my za chwilę jeszcze przejdziemy do kwestii rysików i tak dalej, ale tutaj troszkę wyprzedzając wątek, z kolei ta rozdzielczość będzie miała znaczenie w momencie, gdy nie tylko w sposób pasywny używamy urządzenia, czyli czytamy, ale też coś notujemy albo rysujemy, prawda? Ci, którzy na przykład mówią, no ja jestem grafikiem, ja sobie kupię Remarkable na e-inku i ja sobie będę tym rysikiem rysowała tak jak ołówkiem, prawda? To, no to w tym momencie oczywiście ten aspekt rozdzielczości no i czułości to będą miały znaczenie już nie tylko do, jeśli chodzi o konsumpcję mediów, ale też o interakcję z urządzeniem. Ale tutaj już odchodzimy w ogóle od tematu czytników, no bo to ktoś rysuje, to już jest bardziej notes, prawda, do tego wrócimy, ale tutaj też taki mały kamyczek w temacie właśnie rozdzielczości, że ona nie tylko od strony konsumpcji pasywnej, ale też od strony aktywnego używania. Jeszcze jedną rzecz myślę, o której warto też powiedzieć, bo ludzie się nad tym zastanawiają często. Czy warto wybrać większy czytnik, czy czytnik o ekranie kolorowym? Ponieważ ostatnio pojawiły się już też czytniki właśnie z tak zwanym kolorowym e-inkiem. To działa w taki troszkę śmieszny sposób, że tam mamy standardowy e-ink, na który jest nałożony warstwa kolorowego tego atramentu, przez co można powiedzieć dokładnie tak, przez co te pewne ilustracje są takie, można powiedzieć, pokolorowane. I to jest bardzo fajne wizualnie, natomiast jeśli chcemy czytać jakiś konkretny rodzaj książek, to trzeba się zastanowić, czy jest bardziej istotna wygoda, jaką nam daje duży ekran, czy bardziej to, że to troszkę ładniej będzie wyglądało. Więc w tym momencie to, więc porada konsumencka byłaby, można powiedzieć, taka, że jeśli masz wybrać ekran większy, to wybierz ekran większy, bo będziesz miał z niego większe korzyści za te same pieniądze. A jeżeli no, pieniądze się nie liczą, no to oczywiście wybierz jedno i drugie. Tak jest. No, podobno miłośnicy komiksów bardzo lubią te czytniki kolorowe, że ponoć komiksy się dobrze czyta. Natomiast osoby, które notują, które konsumują bardziej treści słowne, to mówią, że to jeszcze nie ta technologia, też nie te kolory, nie to wrażenie używania, żeby można było mówić, że mam problem, bo mój tablet czy moje urządzenie jest na czarno-białym papierze. Także nie wiem, na ile ty podzielasz tę obserwację. Ja słyszałem taką opinię, że jak jesteś miłośnikiem komiksów, to wtedy się zastanawiaj nad kolorowym czytnikiem. No tak, to jeszcze dodajmy, że wielu miłośników komiksów, którzy na przykład czytają mangę, cenią sobie po prostu też czarno-białe czytniki, bo no manga wygląda tam tak jak na wydruku, tam żadnego koloru się nie dodaje najczęściej. Co jeszcze potrzebujemy powiedzieć na temat hardware'u? Czyli tutaj jesteśmy cały czas odpowiedzi na pytanie, co jest ważne w czytnikach i zaraz sobie powiemy i obsłudze, o oprogramowaniu, ale co jeszcze w hardware'ze? Mówiliśmy właśnie o ekranie, mówiliśmy o rozdzielczości. Co jeszcze należałoby by powiedzieć, jeśli chodzi o hardware, nim pójdziemy krok dalej? Tu jest tak, że część producentów podaje, jakie czytniki mają takie parametry, jak wielkość pamięci RAM, procesor, czy to jest procesor, nie wiem, dwurdzeniowy, cztero, ośmiordzeniowy i tak dalej. I powiedziałbym, że to ma znaczenie wtedy, kiedy rzeczywiście tego potrzebujemy. Tutaj będziemy za chwilkę jeszcze mówili o programowaniu, ale to jest tak, że jeżeli z czytnika używamy tylko do czytania książek, no to tak naprawdę nie interesuje nas to, jaki on ma procesor. I zresztą na przykład Amazon w ogóle nigdy nie podaje publicznie, jakie procesory, jakie podzespoły w ogóle w środku tych czytników są. Podobnie producent czytników Kobo. Natomiast inni producenci podają i to już jest pewna wskazówka, że te czytniki mogą jakby wymagać rzeczywiście jakiejś troszkę większej mocy, czy troszkę większych, mogą mieć troszkę większe wymagania, jeśli chodzi o procesory, ponieważ no tam będziemy robili troszkę bardziej zaawansowane rzeczy. Więc jeżeli robimy bardziej zaawansowane rzeczy, no to rzeczywiście porównujmy, ile tam tych rdzeni jest. A jeżeli nie, no to w ogóle tym tematem się nie przejmujmy.
Tak, tutaj na przykład właśnie gdzieś podajemy opis, specyfikację jednego z czytników Onyx Books, prawda? I tu jest pamięć RAM 4 GB. Tak, 4 GB, tam jest procesor 8-rdzeniowy, tak. Tak. Złożony jakiś tam dwóch podzespołów. Oczywiście nam jako laikom nic te symbole nie mówią, natomiast jeżeli ktoś jest specjalistą, to pewnie będzie wiedział, aha, ten procesor jest lepszy od tego drugiego, tak? Tak, czy ten RAM jest szybszy, a ten wolniejszy, prawda? Tak jest, dobrze. Także tutaj ilustrując to, co powiedziałeś właśnie, Robercie, że w tych urządzeniach, które mają domyślnie jakieś inne stosowania niż tylko czytanie, prawdopodobnie tam producent będzie się też chwalił parametrami technicznymi typu pamięć operacyjna i procesor i źródło rdzeni, natomiast tam jak w przypadku Kobo czy Kindla, gdzie chodzi o czytanie książek, prawdopodobnie nikt sobie nie będzie zawracał głowy spamowaniem nas informacją o tym, jaki tam jest RAM, ile tego RAMu tam było. Ja myślę, że jeszcze ostatnią rzeczą, o której warto przy hardwareze wspomnieć, jest to, że no, to akurat producenci podają wszyscy, to jest ilość pamięci na książki, bo czytniki potrafią mieć 2 GB pamięci wewnętrznej na nasze książki, potrafią mieć 64 czy 128 GB. I to oczywiście też zależy od tego, jakie mamy książki. Jeżeli kupujemy takie typowe powieści w polskich księgarniach, no to taka powieść ma około 3 megabajtów, a to oznacza, że jeżeli mamy typowy czytnik, który obecnie ma 6-8 gigabajtów pamięci, no to na takim czytniku zmieścimy około 2000 książek, więc tak naprawdę też kupując czytnik tylko do czytania powieści, nie musimy się zastanawiać, jaką on ma pamięć, bo prawdopodobnie zmieści on, nie wiem, więcej książek, niż będziemy w stanie przez kilka żyć przeczytać. A jednocześnie, jak widać tutaj na załączonym obrazku, to ma wpływ na cenę, prawda? Kindle tak, i to ma oczywiście wpływ na cenę. To 8 giga, to 700 zł, a 900 zł ten, który jest w wersji 32 giga. Dokładnie tak, bo my tu widzimy, że to, że producenci w oczywisty sposób zarabiają na ludziach, którzy potrzebują większej specyfikacji. No znamy to chociażby z Apple'a, gdzie dodatkowe 128 gigabajtów, no to może być 500 zł, tak? Więc w przypadku czytników jest podobnie, dlatego tak naprawdę duże czytniki warto wybierać tylko wtedy, kiedy czytamy dużo plików PDF, które same w sobie są duże, gdy czytamy dużo plików składających się ze skanów, czyli to też mogą być PDF-y albo DJV-u, ewentualnie jeżeli na czytniku zechcemy sobie słuchać audiobooków, tak? Bo część czytników pozwala właśnie na słuchanie audiobooków, to też jest istotna rzecz, jeśli chodzi o hardware. Więc tutaj na tej podstawie możemy sobie ocenić, czy większej pamięci potrzebujemy, czy nie. Dobrze. Czyli tutaj i jak rozumiem, powoli już zbliżamy się do kolejnego obszaru, o którym będziemy mówić, czyli będziemy odchodzić już od hardware'u i wchodzimy w obsługę. Już poniekąd gdzieś o tej obsłudze żeśmy mówili, prawda, że PDF-y, że czytanie i tak dalej, ale rozumiem, że tym drugim wymiarem po hardware'ze, gdy się zastanawiamy, co jest ważne, wybierając czytnik, no to jest, rozumiem, obsługa. Tak? Otwieramy tutaj rozdział obsługa. Co ciekawego w temacie obsługi zobaczymy i na co musimy zwrócić uwagę? Tak, to jest właśnie bardzo ważne z tego powodu, że jeżeli mówimy o czytnikach, to jest kilka różnych marek, które wiadomo produkują czytniki i jeżeli popatrzymy często na specyfikacje, to te czytniki wydają się być identyczne i często ludzie właśnie tak mnie pytają, czy wybrać na przykład Kindle Paperwhite czy Pocketbook Touch Lux Touch HD 3, no bo to ten sam ekran i tak dalej. Natomiast to, na co ludzie nie zwracają uwagi często, jest tym, co wynika z praktycznego korzystania z tych czytników, czyli po pierwsze właśnie to, o czym wspomniałeś, sposób obsługi oraz to, o czym powiem później, czyli oprogramowanie. No, sposób obsługi może być, sposobów na obsługi czytnika mogą być trzy. Dawno, dawno temu większość czytników było obsługiwanych wyłącznie przy pomocy klawiszy. Zresztą twój pierwszy czytnik, o którym wspominałeś, czyli Kindle Keyboard, on miał właśnie aż taki nawet rządek klawiszy alfanumerycznych pod ekranem. No i dodatkowo klawisze do zmiany strony. Właśnie swego czasu no, czytniki miały bardzo dużo właśnie klawiszy.
Już potem po jakimś czasie zostały tam tylko klawisze do zmiany stron, a później no, do czytników dodano wreszcie obsługę ekranów dotykowych, bo one wcześniej nie miały ekranów dotykowych. I od tego czasu już się, można powiedzieć, drogi rozjechały, ponieważ część producentów, takich jak Pocketbook, jak Inkbook, cały czas oni te klawisze utrzymują, czyli w takim Pocketbooku, tu mam na przykład Pocketbook Color, w którym klawisze są pod ekranem i możemy sobie zmieniać strony po prostu klikając przyciski. Są jednak producenci tacy jak Kobo czy Kindle, którzy z klawiszy zupełnie zrezygnowali i stoją wyłącznie przy obsłudze dotykowej. No i jest jeszcze, można powiedzieć, taki segment premium, o którym ty pewnie na znacznie więcej możesz powiedzieć, czyli możliwość korzystania z rysika czy i taki, nie wiem, dodatkowy ekran Wacom, który stosują przede wszystkim obecnie czytniki Onyx Books. Dokładnie tak, to jest. No i to oczywiście to nie jest funkcja do czytania, tylko do notowania. Ale strony, jak chcemy zmieniać, to też zmienimy sobie, tak? Tak, dokładnie. Możemy tym rysikiem klikać sobie po prostu w ikonkę zmiany strony. Możemy. Oczywiście te ekrany są dotykowe, więc dużo naturalniej będzie zmieniać po prostu też palcem te strony, ale tak oczywiście masz rację. Jeżeli ktoś nie chce, nie ma jakby komfort jakby zmienienia stron rysikiem, oczywiście tak, to też działa, zgadza się. No i to są te trzy rzeczy, o których też trzeba pamiętać pod takim względem, że ludzie też mają trochę swoje przyzwyczajenia, że na przykład ktoś przez kilka lat miał czytnik właśnie z klawiszami i nie wyobraża sobie, żeby, nie wiem, macać ekran i go tam jeszcze, powiedzmy, brudzić. Dlatego często jest tak, że na przykład ludzie, którzy mieli Kindle Keyboard, no, kupują sobie wreszcie nowego Kindla, bo stary, powiedzmy, im się już wreszcie po 10 latach ta bateria zaczęła troszkę padać, i kupują na przykład Kindle Oasis, który jest jedynym czytnikiem Kindle, który ma klawisze z boku, natomiast za komfort posiadania tych klawiszy musimy zapłacić więcej, bo Oasis kosztuje około 1000, natomiast Kindle Paperwhite 5, który ma niemal taki sam ekran, ale nie ma tych klawiszy, no kosztuje około 500 zł, w związku z czym no to jest pytanie, na ile dla nas jest ważne to, żebyśmy sobie mogli strony klawiszami zmieniać. No dla wielu osób to jest ważne. Tak. No i też inne pytanie, jak dużo czytam, prawda? No bo jeżeli jestem molem książkowym, który nie zaśnie, jeżeli czegoś nie przeczyta i pochłaniam po prostu każdego tygodnia jedną czy dwie książki, no to mówiąc tak biznesowo, to urządzenie się zamortyzuje w miarę szybko i wtedy bym się nie zastanawiał, że zapłacę 500 zł więcej czy mniej. Natomiast jeżeli jadę raz na rok na tygodniowe wakacje i wtedy przez dwa wieczory coś będę czytał, no to raczej kupię najtańszego Kindla, no bo i tak w cudzysłowie, nie zamortyzuje mi się ten zakup. Tak, powiedzmy sobie jeszcze tak też, że, no, że czytniki to nie jest tak naprawdę zakup na rok czy dwa, bo to znaczy nie mamy takiej potrzeby jak w przypadku telefonów, że nie wiem, po dwóch latach już coś tam przestaje działać, już coś troszkę zwalnia, więc trzeba kupić nowy, zresztą pojawiają się nowe funkcje, nowe specyfikacje. To nie jest tak, że nie wiem, książki nam gorzej wyglądają po dwóch latach na czytniku, więc Bardzo często moi czytelnicy korzystają z tych urządzeń przez 5-6 więcej lat. No tak naprawdę tym, co w takim czytniku może się troszkę zdegenerować, jest bateria, czyli czas trzymania na baterii. Natomiast no, domyślnie na szczególnie na tych starszych czytnikach bateria trzymała parę tygodni i tych cykli ładowania, które taką baterię niszczą, no nie było za dużo, bo jeżeli ładowaliśmy czytnik, powiedzmy, raz na dwa tygodnie, no to było 20 parę ładowań w roku, a baterie teoretycznie te Lion powinny wytrzymywać no kilkaset tych cykli. Tak więc no tam się nie ma za bardzo co zepsuć. Oczywiście czasami pękają ekrany czy coś innego nam się zepsuje, ale to są urządzenia na długo, więc jeżeli też wybieramy czytnik, to... Pozwól, że ci właśnie przerwę, bo ja miałem doświadczenie pięknego ekranu, bo w pierwszym momencie, jak człowiek dostaje czytnik Kindle do ręki, to może sobie nie zdawać sprawę, że ma akurat nie w ręce egzemplarz na bazie szkła. Na przykład mój Kindle DX, tam była matryca szklana.
ja nie myślałem o tym. I ja w którymś tam momencie gdzieś tam w samochodzie zostawiłem tego Kindla gdzieś chyba pod szybą i trudno powiedzieć, czy to dlatego, że było ciepło i ta bateria troszkę spuchła, czy inny był czynnik, no ale jak wyjąłem z bagażnika tego Kindla, po prostu on był popękany. Już nie muszę dopowiadać, że po czacie z konsultantem Amazona, kurier ze Stanów wysłał innego DX-a, prawda, tego mieli zabrać, w końcu nie zabrali, mówią, a to z Polski, bracie, to już nie chcemy stlić, chcę weź go na części, sprzedać albo cokolwiek, także tutaj, wiecie, co byśmy nie mówili o Amazonie i ich traktowaniu przez nich pracowników, to jest jeden wymiar, ale o obsłudze klienta i standardach, no to ja wam powiem, że Amazon i Decathlon zupełnie z innej branży, to są dla mnie liderzy, jeśli chodzi o pewien wzór obsługi klienta, także tak, ale szklany, także dajmy sobie sprawę z tego, że często akurat ten mój book, którego mam, on jest akurat na e-inku, na bazie plastiku, natomiast duża część tych urządzeń jest na bazie szkła, co komunikat, obchodź się jak ze szkłem, prawda? Czyli jak ze szkłem. No niestety, troszkę tak. No tym bardziej, że tak jak powiedziałeś, że czasami się może tak zdarzyć, że zostawimy gdzieś w jakimś ciepłym miejscu taki czytnik, tutaj bateria nam napuchnie, zacznie napierać na ekran, no i będzie wtedy problem. I to się zdarza niezbyt często, natomiast to się zdarza. I rzeczywiście najdroższe czytniki, czyli właśnie Onyx, o którym wspomniałeś, jak również 10-calowy Pocketbook Inkpad X, to już są ekrany na bazie plastiku, ekranów tak zwanej technologii E-Ink Mobius. No niestety to są cały czas tylko te najdroższe i te największe ekrany, tak, te 10-calowe. Niestety nie ma, powiedzmy, takiego 6-calowego czytnika z takim ekranem, a no można powiedzieć, to by było idealne zastosowanie, ponieważ no my te 10-calowe czytniki jednak często używamy ich w domu i tak dalej, natomiast te 6-calowe nosimy ze sobą wszędzie, nie wiem, wkładając do kieszeni i tak dalej. I tu też warto pamiętać, że jeżeli kupujemy czytnik, to od razu powinniśmy pomyśleć o jakimś etui dla niego, żeby jednak ten ekran przynajmniej podczas transportu chronił. Jasne. Czy powinniśmy już, Robercie, przejść do tematyki oprogramowania? Myślę, że tak, bo to się wiąże tak naprawdę też właśnie ze sposobem obsługi, bo to jest tak, że właśnie różni producenci czytników tak naprawdę zakładają, po pierwsze, różny typ odbiorców tych czytników, różne rodzaje klientów, którzy z tych czytników będą korzystali. No a za tym idzie to, w jaki sposób konstruują oprogramowanie, no i w jaki sposób ono ma być używane. No i można powiedzieć, że tu mamy takie trzy grupy. Pierwsza grupa to są takie czytniki dla szeroko, na szeroki, powiedzmy, taki rynek konsumencki. I to jest przede wszystkim Amazon, który jest najbardziej znany, czyli czytnik Kindle, ale to są także czytniki Kobo, to jest japoński producent Rakuten. I to są takie urządzenia, które ma zrozumieć amerykański emeryt, tutaj niczego nie ujmując amerykańskim emerytom, ale to ma zrozumieć osoba, która ma niewielkie, powiedzmy, doświadczenie technologiczne, która ma po prostu sobie otworzyć ten czytnik, kupić na nim książkę, bo one mają wbudowane sklepy. Mówimy tutaj oczywiście o czytelnikach ze Stanów. No i wtedy czyta, tak? I tutaj nie przejmuje się tym, jeżeli skończy czytać kolejną książkę, kupuje w tym samym sklepie. Czytnik jest jednocześnie, można powiedzieć, taką mobilną końcówką, takim terminalem do księgarni, czy to Kindle, czy to Kobo. I za tym idą jakby wybory, jeśli chodzi o sposób tworzenia oprogramowania pod te czytniki. One nie mają zbyt wielu zaawansowanych funkcji, nie mają zbyt wielu takich funkcji, których używanie kazałoby człowiekowi się jakoś bardzo dużo uczyć, tak? Bo to nie jest tak, że powiedzmy, czy Kindle, czy Kobo mają, nie wiem, dwie, trzy funkcje na krzyż, bo w Kindle znajdziemy, powiedzmy, możliwość sprawdzenia słów w słowniku, możliwość potem przetestowania siebie z tych słów w słowniku, to jest taka funkcja Vocabulary Builder. Znajdziemy możliwość sprawdzania różnych słów w Wikipedii. Jest w przypadku Kobo
Mamy na przykład integrację z popularnym serwisem do czytania odroczonego o nazwie Pocket. Jeżeli mamy jakiś artykuł w internecie, wysyłamy go sobie do tego Pocketa, a potem na Kobo sobie czytamy. Więc to można powiedzieć, że to są czytniki dość przemyślane, jeśli chodzi o te funkcje, które ważne są dla dużej liczby osób, które ich używają. Natomiast to jest tak, że jeżeli potrzebujemy jakiegoś bardzo niszowego zastosowania, no to być może w Kindle i w Kobo tego zastosowania nie znajdziemy. I tutaj po drodze musimy przejść do tak jakby drugiego segmentu, którym są czytniki bardziej elastyczne. Ja bym tam dodał przede wszystkim firmę Pocketbook. To jest firma szwajcarska, chociaż częściowo mają dział, mieli do niedawna dział Research and Development na Ukrainie. I to jest firma, która stara, tak można powiedzieć, puszcza oko do masowego odbiorcy, bo używanie Pocketbooków jest moim zdaniem równie łatwe jak Kindle. Natomiast znajdziemy tam więcej funkcji, chociażby to, że jeżeli czytamy e-booki na Kindlu, to możemy sobie zmienić parametry tekstu takie jak marginesy, ale możemy sobie wybrać tylko trzy marginesy, trzy wielkości marginesów. Na Pocketbooku możemy tych marginesów wybrać znacznie więcej. I można powiedzieć, że tak, to idzie w tym kierunku, że oczywiście w pierwszej chwili nie będziemy w stanie wszystkiego, co te Pocketbooki oferują, opanować, natomiast po jakimś czasie uznamy, że to są funkcje, które są na niezbędne. Na przykład Pocketbooki są bardzo dobre do czytania PDF-ów, bo mają wiele trybów czytania PDF-ów. Jeżeli mamy na przykład mały czytnik sześciocalowy i tam chcemy czytać, nie wiem, jakiś artykuł naukowy złożony z dwóch kolumn, no to spokojnie na Pocketbooku jesteśmy w stanie ten artykuł podzielić na dwie kolumny i je sobie czytać tak, jakbyśmy czytali tak w innej kolumnie. To prowadzi jakby do trzeciego segmentu, którym jest, który bym nazwał segmentem zaawansowanym, i to są czytniki z Androidem. To są właśnie w tym momencie czytniki takie jak Onyxbooks, Inkbook, Likebook. Jest sporo takich firm, one często są pochodzenia chińskiego, ponieważ tam jest bardzo duży rynek na właśnie tak zaawansowane urządzenia. No i właśnie, co możemy na czytnikach z Androidem zrobić? No tak naprawdę możemy zrobić wszystko, co sobie wyobrazimy, tak? Ponieważ jeżeli na czytniku takim jak Books jesteśmy w stanie odpalić Google Play i z Google Play zainstalować tak naprawdę dowolną aplikację poza takimi, które wymagają, nie wiem, kamerki, bo aparatu czy kamerki ten czytnik nie ma, no to jesteśmy w stanie też wszystko zrobić, do czego nam się taki czytnik przyda, tak? I jeszcze przykładowo, okazało się całkiem na przykład niedawno, że wiele nastolatek, które do tej pory korzystały z telefonów i czytały tam powieści w odcinkach w aplikacji Wattpad, to jest taka właśnie bardzo popularna apka, gdzie właśnie tam młode influencerki, można powiedzieć, sobie wrzucają kolejne odcinki właśnie swoich historii i dzielą się właśnie ze swoją publicznością. No w przypadku Wattpada do tej pory jedynym wyborem była przeglądarka internetowa albo telefon. Okazuje się, że na przykład na Inkbooku tego Wattpada da się bardzo ładnie odpalić, da się tam fajnie czytać. I okazuje się, że czytnik może mieć zastosowanie, którego ktoś, kto myślał na początku o tym, że tam wrzucamy tylko i wyłącznie e-booki i je czytamy, ta osoba mogła sobie tego nie wyobrażać. Natomiast Android pozwolił nam na tak naprawdę na wszystko. I tutaj, pamiętając właśnie twoje, Bernardzie, filmy, na których pokazywałeś różne rzeczy, które robisz z Booksem i połowy, których ja nawet powtórzyć bym nie umiał, to właśnie to pokazuje, że po prostu potrzebujemy troszkę też czasu i troszkę samozaparcia, ale i tu jest właśnie też haczyk troszkę, że to jest trochę jak z tabletami, tak, że dostajemy urządzenie,
które jest gołe i z którym troszkę nie wiemy, co mamy zrobić, więc musimy mieć po prostu pomysł na wykorzystanie tego urządzenia. Tak jest i ja myślę, że to będzie dobry moment, żeby nawiązać tutaj do jednego z moich filmów. Mianowicie popełniłem taki materiał na YouTubie pod tytułem Czytnik Kindle czy Books i tutaj jeden z komentatorów, jeden z widzów napisał komentarz, którego tutaj jakby nie będziemy całości czytać, ale którego przesłanie jest grubsze takie, no dobra, tylko że te drogie urządzenia Onyx Books to są właściwie tablety e-ink oprócz Leaf, które czytnikami są niejako przy okazji, a Kindle jest ściśle ukierunkowany na e-booki. Odpowiednikiem Paperwhite w Onyx Books są tylko modele Pouk i Leaf i tak dalej. Inaczej mówiąc, ktoś mówi, no ale kolego, no to ty w ogóle porównujesz tutaj banany z pomarańczami. No jedno to jest tablet, a drugie to jest czytnik. I tu myślę, Robercie, że warto, żebyśmy się właśnie zastanowili też, nawiązując do tego, co mówiłeś o Androidzie, no czy taki Onyx Book, no to jest czytnik czy tablet? No niektórzy mówią, czy tym sam producent mówi tak, że to jest tablet z e-inkiem. Natomiast używanie słowa tablet to zaczyna być taki problem, że my w wielu przypadkach do tabletów przyzwyczailiśmy się do takich urządzeń, z którymi, nie wiem, siadamy sobie na kanapie, przeglądamy filmy, Facebooka i tak dalej. No, sam wiesz, że na Booksie da się odpalić i Facebooka, i YouTube'a, no, można te filmy jakieś obejrzeć, natomiast po 3 minutach zastanawiasz się po co, tak? Może nawet szybciej. Ponieważ no to są wyspecjalizowane urządzenia z ekranem e-ink, które wykorzystujemy w pewnym celu. Więc myślę, że używanie słowa tablet jest tutaj troszkę mylące. Oczywiście jeżeli mówimy o czytnikach, to od razu się pojawia właśnie takie skojarzenie, że czytnik to jest urządzenie, na którym mamy papier elektroniczny. I myślę, że tego się warto trzymać, bo to jest tak, że ten papier elektroniczny jest jakby cechą wspólną, która łączy tego Kindle 10 za 200 zł i tego Onyxa za 2,5 tysiąca. Natomiast no to, co możemy przy pomocy tych urządzeń zrobić, no jest bardzo różne, oczywiście w zależności od tego, co mówiliśmy, od ekranu czy oprogramowania. Im najczęściej bardziej zaawansowane i im droższe urządzenia, tym więcej możemy tam zrobić, tak? Bo oczywiście, jeżeli byśmy chcieli notować, no to już też są czytniki o około 1000 zł, na których możemy notować, natomiast najlepszym doświadczeniem będą właśnie notatki ręczne, tak jak też to pokazywałeś na filmach na takim dużym właśnie ekranie jak Onyx Books czy Onyx Books Note też. Remarkable, prawda? Firma, która się wręcz specjalizuje w notowaniu. Dokładnie, dokładnie. Właśnie Remarkable to jest bardzo ciekawy przypadek, bo to ich urządzenie jest tak naprawdę jedynym, można powiedzieć, urządzeniem z e-inkiem, którego nie można nazwać czytnikiem, bo przez jakiś czas, dopóki oni oprogramowania nie poprawili, tam w ogóle możliwości czytania e-booków to były takie bardzo, bardzo ograniczone, nazwijmy to. Chyba e-puba, ale tylko w niektórych rodzajach można było... No właśnie o to chodzi, tak. Tak, tam na początku nie było chyba nawet obsługi e-puba, więc tak mi się wydaje, że no to Remarkable to jest taka odrębna para kaloszy troszkę. No i się tak, to pokazuje tak naprawdę ten środek, prawda? Bo to pytanie, czy to jest czytnik, czy to jest tablet, można powiedzieć, to jest notatnik, prawda? Czyli po środku pomiędzy tak. Czytnik a tablet jest notatnik, prawda? O Remarkable byśmy powiedzieli, to jest notatnik z papierem elektronicznym, prawda? No i poniekąd spoglądając na przykład na Booksa, jak ktoś mnie zapyta, a co to pan ma, co pan używa, jakiś tablet, ja mówię, to jest notatnik elektroniczny, tak? No bo ja nie nazwę tego tabletem, nie nazwę tego czytnikiem, bo ja na tym nie czytam praktycznie, tylko notuję. Tak, i tutaj jeszcze warto jeszcze nawiązać do tego, że Onyxowi przybył ostatnio taki dość ciekawy konkurent, którym jest tablet z e-papierem Huawei Mate Paper. To jest, można powiedzieć, pierwsze takie urządzenie z e-inkiem stworzone przez dużego producenta. Natomiast widać, jak patrzyłem na komunikację przez producenta tego urządzenia, oni mieli problem, tak? Bo nie chcieli właśnie nazywać bezpośrednio tego tabletem, bo żeby po prostu nie zawieść osób, które chciałyby takie właśnie urządzenie kupić, bo pod względem hardware'u to jest urządzenie niemal identyczne jak ten Onyx, którego ty masz i którego ja też niedawno testowałem.
Natomiast no, to jest urządzenie dużego producenta skierowane na rynek no, teoretycznie konsumencki, no tylko też pytanie do kogo, więc tutaj też, też trzeba sobie zawsze odpowiedzieć na pytanie, czemu chcemy wydać akurat te 2200 zł, a nie na coś innego, tak? Czemu nie kupimy sobie iPada na przykład, tak? Tak jest, tak jest. Tak, szczególnie, że prawdę mówiąc, takim urządzeniem pierwszego wyboru dla mnie jest iPad. Jeżeli gdzieś wyjeżdżam i mówię, dobra, no biorę tylko jedno urządzenie, to wezmę iPada. To nie będzie Onyx Book, którego wezmę. To nie będzie laptop, to będzie iPad. Także iPad się wydaje takim złotym środkiem. iPad nie jest czytnikiem, iPad nie jest notatnikiem, iPad jest tabletem. No tak, bo na iPadzie jesteś w stanie tak naprawdę robić wszystko, nie zawsze komfortowo, można powiedzieć. Tak. No i też jakby możesz też notować, prawda, i tak dalej. Nie, to jakby to jest jakby wątek poboczny, ale tak, dokładnie tak. Dobrze. Czyli tutaj Onyx Books, czytnik czy tablet, możemy powiedzieć trochę jedno, trochę mniej drugie, tak, no bo to raczej bardziej czytnik niż tablet, chociaż ma pewne funkcje, trochę notes elektroniczny, czyli troszkę czytnik, troszkę notes, troszkę tablet, ale też mi się wydaje, że tutaj warto być świadomym konsumentem, czyli jak ktoś powie, to ja mam nieograniczony budżet, bo sobie postanowiłam kupić, bo zaoszczędziłam pieniądze, czy kupować najdroższe, co jest na rynku, czy ja sobie jak Onyxa kupię, to będę dużo bardziej zadowolona niż koleżanka, która sobie kupiła Kindla, jeżeli do czytania książek, to nie będziesz, bo krzywa uczenia tego systemu operacyjnego, tego interfejsu Onyx Booksa spowoduje, że pewno odeślesz w ciągu 14 dni tego Onyx Booksa i powiesz, to ja nie wiedziałam, że trzeba mieć doktorat, żeby używać urządzenia do czytania książek. No tak, trzeba mieć doktorat, dlatego że to jest urządzenie nie tylko do czytania książek, a nawet nie głównie. Natomiast tak jak mówiłeś, Robercie, kupując sobie Kindla, no to tak naprawdę bez otwierania instrukcji obsługi, będąc na poziomie ogarniania technologii emeryta amerykańskiego, jak ty powiedziałeś, Urosze, bardzo mi się to podobało, jesteś w stanie z marszu używać prawdopodobnie, otwierając Kindla, masz już bateryjkę naładowaną, jakąś książkę też wrzuconą i tak dalej, bo znając firmę Amazon, pewno dba o to, żeby pierwsze wrażenie było super. Ja bym powiedział troszkę, że w Polsce, no to jeszcze jednak nie jest ten poziom tego amerykańskiego emeryta, to znaczy dopóki platformy Kindle i Kobo nie weszły, tak można powiedzieć, w pełni do Polski, to jeszcze troszkę czasami trzeba mieć tej wiedzy, żeby książkę kupić, żeby ją wgrać, żeby sobie ewentualnie w księgarni skonfigurować wysyłkę na czytnik. Natomiast no to są rzeczy, w których te bloki takie jak mój starają się pomagać. Ale właśnie to, co powiedziałeś, tak? No bądźmy świadomymi konsumentami pod tym względem, że wybierajmy te urządzenia, które będą pasowały do tego, jak chcemy korzystać z tych książek, tak? Jeżeli chcemy czytać tylko i wyłącznie książki, wybierzmy czytnik 6- czy 7-calowy, jeżeli chcemy czytać literaturę, powieści, tak? Jeżeli chcemy robić coś więcej, korzystać z PDF-ów, no to myślmy o urządzeniach za 1000, za 2000 z ekranami 8-10 cali, ale też zastanawiajmy się, czy to jest wszystko nam potrzebne. Tak jest i to bynajmniej tutaj w świecie czytników, w świecie urządzeń e-inkowych, to wcale nie oznacza, że zainwestowanie ogromnych pieniędzy najwspanialej zaspokoi twoje potrzeby, bo jeżeli kupisz ogromne 13-calowe urządzenie na skomplikowanej wersji Androida, no to będziesz prawdopodobnie jako czytelnik bardziej sfrustrowana, a jako podróżnik mega sfrustrowana w porównaniu z koleżanką, która stoi obok w SKM-ce i sobie czyta na leciutkim Kindlu, a ty dwoma rękami trzymasz się nogą, podpierasz o ścianę, czytając na ogromnym urządzeniu, tak? Dokładnie tak. Dobrze, Robercie, ja myślę, że to już moment na podsumowanie, czyli zadaliśmy sobie dzisiaj pytanie, jaki czytnik za 200 zł czy za 2000, to jakiej tutaj byś syntezy dokonał, jaki wniosek z naszej rozmowy w odpowiedzi na te pytania? Powiedziałbym tak, jeżeli nie wiesz, jaki czytnik masz wybrać, to wybierz się do znajomego, który taki czytnik ma. Poczytaj sobie trochę na tym czytniku, zobacz, czy cię wciągnęło, czy po 10 minutach zapomniałeś w ogóle, że ty trzymasz w ręku urządzenie elektroniczne, tylko to jest po prostu książka. I jeżeli, nie wiem, zakres cenowy tego, co ten znajomy ma, pasuje, no to podobne, tak? To też nie jest technologia rakietowa, że tutaj musimy, nie wiem, robić przez pół roku podsumowania i porównania w Excelu, co tu wybrać.
To jest coś, co na takim bardzo podstawowym poziomie ma nam dawać pewną radość czytania, a na wyższym poziomie ma nam ułatwiać pracę, no jakkolwiek jej sobie nie wyobrażamy. Więc tak naprawdę nie przeraża się taką dużą liczbą wyborów, których musisz dokonać, tylko eksperymentuj, w razie czego możesz spróbować ponownie. Tak jest. I ja powiem z autopsji, niezawodne miejsce, gdzie rozwiejesz wszelkie wątpliwości, to jest światczytników.pl. Ja w momencie, gdy się zastanawiałem, czy ja potrzebuję Kindle, czy nie potrzebuję, kilka tygodni temu wszedłem do ciebie na światczytników, patrzę, zestawienie, co ten, czy nam się różni, mówię, o super, jakby wszystko jasne. Co więcej, się zastanawiałem, czy sprzedawać mojego, tego uszkodzonego Kindle Keyboard, co myślę, komu to potrzeba, ale patrzę, Robert mówi, słuchajcie, był update niedawno, się wciąż da używać, inaczej mówiąc, kupując za 200 zł tego 10-letniego mniej więcej, prawda, Kindle Keyboard, jesteś w stanie czytać książki, prawda, z wszystkimi zastrzeżeniami, o których Robert mówił, prawda, nie ta rozdzielczość, nie ten system operacyjny, ale jeżeli mówisz, jestem biednym studentem, gdzieś tam pracując w weekend, zarobiłem te 200 zł, chcę sobie kupić czytnika, czy warto wydać 200 zł? Jeżeli masz tego typu potrzeby, przeczytasz u Roberta artykuł, zapytasz w komentarzach, społeczność ci odpowie i znajdziesz swoją ścieżkę. Robercie, czy coś jeszcze na koniec, zanim się rozejdziemy, chcielibyśmy naszym widzom, naszym słuchaczom i czytelnikom na twoim portalu powiedzieć? No ja bym chciał powiedzieć tyle, że jeśli szukasz czytnika, to tak naprawdę jeszcze raz, próbuj. To nie jest tak, że musisz się zastanawiać bardzo dużo czasu. Tak naprawdę doświadczenie da ci najwięcej niż jakiekolwiek testy, filmy i różni eksperci z internetu. Super, świetnie. A ja tutaj przy okazji linkuję materiały do tych filmów, które były na moim kanale, które też pomagały gdzieś w wyborze czy w analizie już notatników, prawda, booksów, także tutaj też możesz sięgnąć. Jeszcze raz przypominam o tym, że zachęcam do komentarzy tutaj pod filmem, będziemy reagować i nieodmiennie, jeżeli zdarzyło ci się jakimś cudem nie słyszeć o świecie czytników, to właśnie o nim słyszysz, to wejdź na świat czytników i poza tym, że jest tam rewelacyjna zawartość, którą Robert bardzo regularnie aktualizuje, to jest tam też bardzo wspierająca i pozytywnie nastawiona społeczność. To tyle z mojej strony. Robercie, bardzo serdecznie ci dziękuję za spotkanie. Wam, moi drodzy, dziękuję tutaj za obecność i teraz w czasie premiery aktywność tutaj na czacie i tym z was, którzy później oglądacie to, którzy zostawili swoje komentarze, gdzieś tam prowokujące, pytające, uzupełniające. Tutaj też siłą właśnie moich materiałów na moim kanale właśnie jest też społeczność, która moim zdaniem jest równie pozytywna i równie wspaniała jak społeczność Roberta na świecie czytników. Dziękuję wam serdecznie, dziękuję tobie Robercie. Do zobaczenia, cześć, cześć. Ja też bardzo dziękuję i do zobaczenia.